A więc widzowie, my już jesteśmy w grze i jak możecie zobaczyć, mamy tutaj masę ludzi. Ja oczywiście jeszcze na samym wstępie przypominam o naszym kodzie Evela lub też o kodzie, który jest na mapach. I dzisiaj na tym Tilted Towers będziemy mieli około 100 widzów i będziemy mogli używać tylko i wyłącznie Infinity Blade'a. Oczywiście wszystko będzie polegało na tym, że Evela będzie musiała odgadnąć, jakim skinem jestem. I już zaczynamy Evela, także ty tam się domyślaj. Ja jestem ciekaw, czy po prostu te serwery wybuchną, czy też nie. Jak nie chcecie, żeby... albo jak chcecie, żeby wybuchnęły, zostawcie teraz łapę w górę. Na samym początku widziałam, że naprawdę są mega duże lagi. Oczywiście ja muszę się podłożyć i mam nadzieję, że będę mogła tutaj skakać między graczami, bo jak nie, to będę miała bardzo utrudnione zadania. Jak możecie zobaczyć, coś dziwnego się dzieje, ponieważ jesteśmy na ziemi. Nie wiem, dlaczego jesteśmy na ziemi, tak szczerze. Także nie wiem, czy nie będziemy musieli tego przerestartować za chwilę. Jak możecie zobaczyć, no dzieją się rzeczy dziwne, ponieważ ja jestem w różnych miejscach. Co tu się w ogóle dzieje? Ja chcę tutaj paść. Dlaczego ja nie mogę paść? Dajcie mnie, poróbcie mnie. Ja dobra, słuchajcie, wychodzę do góry, idę po schodach do góry i... Ej, ale lagi, Rafał! Ja nie mogę wyjść po schodach do góry budynku, żeby się podłożyć. Ej, Rafał, może ja też będę walczyła? Jeśli chcesz, to możesz walczyć. Widzowie, ja użyłem sobie teraz niewidzialnego przycisku i mam pewne właściwości. Jakie to są właściwości? Oglądajcie ten film do samego końca. Jak możecie zobaczyć, wszędzie są ludzie, którzy mają miecz. Zobaczcie, tu mamy, tam mamy, to, tam mamy. Wszystko się tnie, ponieważ ten miecz jest wymagający dla serwerów Fortnite'owych. I teraz powinna się utworzyć burza, która będzie zaraz się zamykać. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak powinno być, o ile po prostu ten świat kreatywny się nie zaczął całkowicie. Ja chciałam tutaj walczyć i chciałam pokonać Rafała, ale okazało się, że spotkałam gościa i padłam. Także tak czy siak obserwuję. I Rafał powiedział, że teraz sobie jakiś przycisk niewidzialny dał i tutaj nie wiem, czy jest sens w ogóle obserwować, bo on pewnie jest niewidzialny. Ale zobaczcie, mogę na szczęście zmieniać tutaj osoby, więc szukamy Rafała. Co ciekawe, nie możemy tak naprawdę w ogóle niszczyć rzeczy. Także ja idę teraz sprawdzić jedną rzecz. Póki tu nawet jeszcze nikogo nie ma, sprawdzimy sobie jedną rzecz związanych właśnie z tym, co dopiero mówiłem. Nie chcę wam mówić, o co dokładnie chodzi, ponieważ Evela się tu prawdopodobnie domyśli, co i jak. Ej, w ogóle dużo osób się kampi. Kampią w domkach. Rafał, czy ty możesz mi jakąś podpowiedź dać? Bo dzisiaj naprawdę jest ciężko. W ogóle, czy ja widzę tutaj liczbę, ile graczy zostało? Nie, nie ma tej liczby. To jest wszystko, widzowie, no chyba pozacinane. Zobaczcie, ile ludzi ma właśnie ten miecz. Tu mają... Tu są goście, tam jest gościu kolejny, no jest tych ludzi dosyć dużo, tam po drugiej stronie, tutaj się biją, chociaż wiecie co, weźmy, machnijmy tego ziomka, chyba trochę ludzi już poginęło, dlatego, że są mniejsze lagi. Ej, to jest padaka, że tak powiem, to co tu się dzieje w dzisiejszym odcinku, to ja nie ogarniam tego i wszyscy mają jakieś takie fikuśne skiny, czy ty, Rafał, powiedziałeś im, żeby wybrali wszyscy jakieś takie skiny XD? Tak, ja powiedziałem, że to jest taki dla rycerzy. O, kolego, gdzie ty tam przyleciałeś? Że to jest taki dla rycerzy custom. Ogółem tak, widzowie, oczekujemy na pierwszą strefę, która już prawdopodobnie idzie. Ona będzie się zamykać na Tiltedach i wszystko będzie, wiecie, im dalej, tym lepiej, dlatego, że będzie coraz więcej osób na koniec. Dajcie znaka, co myślicie o takich odcinkach. Ja uważam, że to będzie najlepsza seria na YouTubie. I pamiętajcie, widzowie, że jest to seria tylko i wyłącznie na tym kanale, ponieważ, no, długo nad tym myślałem, jak to zrealizować, a w końcu się udało. Ej, tutaj co się wydarzyło? Jak oni uciekają przed sobą. Tutaj albo, nie wiem, ja miałam lagi, albo oni na oślep byle jak, żeby tylko uderzyć. Także tutaj w dzisiejszym odcinku nie liczy się skill, a liczy się szczęście. Jestem ciekaw, ile ludzi już zginęło, tak szczerze, bo mamy na tą chwilę trochę obserwujących. Znaczy, my mamy tutaj tablicę wyników. No dużo osób chyba jeszcze żyje, tak patrzę po tej tablicy. Także nie wiem, czy dużo poginęło, czy też nie. Szkoda, że nie ma leczenia tutaj. Nie ma leczenia, dlatego, że jeśli masz Infinity Blade'a, to możesz mieć go tylko i wyłącznie w ekwipunku. I nie wiem, czy wiesz, ale jeśli nie walczysz, to ten miecz cię leczy z biegiem czasu. Tego nie wiedziałam, także tutaj cofam. No jest leczenie w takim razie. Jak tu niektórzy w ogóle wykorzystują skille tego miecza i latają po tych budynkach. Nie czemu, ale wydaje mi się, że to może być Rafał. Ten skin mi pasuje do Rafała. Okej, trochę ludzi już poginęło. Niektórzy siedzą właśnie, tak jak Evela mówi, na budynkach, latają po budynkach. Po prostu się chowają, no bo tak naprawdę nie ma co jeszcze walczyć, jeśli pierwszej strefy nie mamy. No właśnie, tutaj teraz jakąś walkę... W ogóle co tam typ się zapadł pod ziemię, ten tutaj nawala byle gdzie. Dobre, to jest dobre. A zobacz, czy ludzie siedzą po budynkach, w sensie czy chowają się w budynkach. Strefa coraz bardziej się zamyka. Oczywiście wy również możecie na tej mapie pograć. Kod do mapy macie u samej góry i mamy tylko Infinity Blade. Czy ludzie się kampią? No na przykład teraz spotkałam gościa, który siedzi i kampi na kiblu. I to jest pewnie Rafał. Nie przerywaj mu, może coś robi, nie wiadomo. Dobra, strefa już prawie dochodzi do samego końca. I co ciekawe, ja tej strefy nie mam, więc po
prostu muszę teraz jak najszybciej sobie przejść, bo jak tego zaraz nie zrobię, to ludzie mnie po prostu dojadą, no nie? Czyli Rafał nie jest gdzieś tutaj na Zilterew, tylko jest na obrzeżach. I ja mam kolejną osobę i kolejna osoba kampi pod schodami. Ej, ale lagi były przepotężne na samym wstępie, a teraz wygląda na to, że jest w miarę okej. Okay. W ogóle niektórzy to mają takie kampy, że to jest coś niesamowitego. Tutaj właśnie też kolejna osoba zastanawia się, gdzie tu się schować w łazience, także każdy szuka tutaj miejscówki do kampienia. Ej, co może być, Rafał? Ten czarny rycerz. Dobra, ja jestem w strefie. Strefa dochodzi i kolejna strefa. Zobaczmy, gdzie będzie kolejna... Kolejna strefa będzie w tamtym miejscu. Jak ci ludzie wszyscy ruszą. Ja już tam przechodzę, żeby było, wiecie, żeby było dużo łatwiej dalej. Tutaj mamy ziomeczka. Weźmy go, machnijmy. Dobra, czyli to nie Rafał jednak? Zmieniam zdanie. No, ja teraz muszę bardzo uważać, tak szczerze. Muszę bardzo uważać, ale przypominam, ja mam tutaj dodatkowe właściwości, jako że jestem osobą, która wybudowała tą mapkę, no to... Wiecie, o co chodzi. Ten skin to myślicie, że to jest Rafał? Ej, na razie nie mam w ogóle zielonego pojęcia, którym skinem jesteś ty. Ale w dzisiejszym odcinku nie jest ważne to, czy ja odgadnę. Bardziej ważne jest to, żebyś Rafał ty wygrał, co? No właśnie, ja bym chciał mega wygrać. Tak szczerze, chciałbym mega wygrać. Wy teraz nie widzicie, widzowie, co się stało. Nie mówcie nikomu, nie mówcie nikomu. Ja mam, można powiedzieć, takie dodatkowe właściwości, które pozwalają mi na pewne rzeczy. Ale ile razy, no to zobaczymy. Rafał, ty coś tam ściemniasz. I ja muszę tutaj odkryć, jak ktoś tu się skampił. A to jest w ogóle jak chowanego graliśmy i tutaj właśnie to jest dobra miejscówka. Szukam kogoś, kto robi tutaj jakieś niedozwolone rzeczy. Niedozwolone rzeczy już zostały wykonane, tak szczerze. Wy widzowie wiecie dokładnie, o co chodzi. Na pewno ja na razie nie będę podejmował walki. I tak jak mówię, im dalej w meczu, tym ciekawiej. Dlatego, że ci wszyscy ludzie z Tilted Towers będą musieli przejść do kolejnej strefy, która ruszy już za minutę. Ale jak możecie zobaczyć, pełno ludzi dookoła i chowa się, i skacze. No wszystko tu się dzieje. O właśnie, i ja też muszę uważać. Ej, a w ogóle ty słyszysz cały czas te dźwięki, jak cały czas tym mieczem te dźwięki nawalają? No właśnie, one są tak naprawdę cały czas. Taki gościu chciał zlać z płytkami. Specjalnie ma takiego skina w takim samym kolorze i się chciał zlać z płytkami. O! O, patrzcie się, jak tutaj podjechał typa. Myślałam, że on się za pralką schował. A tam za pralką to by jakby się tam dało wejść, to by była fajna kryjówka. Pamiętajcie, że ta mapa będzie ewoluować, także ta strefa będzie coraz szybsza i tak dalej. Postaramy się tą mapę robić lepiej. Jeśli macie jakieś dodatkowe pomysły, dajcie znać. A teraz, no, jak na razie nikt nie ginie, ponieważ jeszcze jest dużo miejsca. A gdzie ty widzisz liczbę graczy? No właśnie, liczby graczy nie ma. Ona jest zbugowana z tego powodu, że no Epic po prostu, wiecie. No wiecie, jak to wygląda co do serwerów. I zobaczcie, mamy 2 minuty na przejście strefy. Całe tiltedy będą musiały przejść w dobre miejsce. Ja dalej nie wiem, tak szczerze, którym skinem jest Rafał. W ogóle patrzcie, co tam się dzieje. Wszyscy się zbierają w tam kubkę. Tu jest jakaś ostra sieka, widzę. Rafał, ty to obserwujesz z tej górki, czy to nie ty? Nie. Ja jestem wśród tych wszystkich ludzi. No, musisz, Ewela, uważać teraz, dlatego, że dużo osób ci poginie. W sensie tych, których myślisz, że to ja. Ale ja totalnie nie wiem, który to ty. Ja nie wiem w ogóle, bo wszystkie skiny są takie pokaźne, że tak powiem, a ty lubisz takie skiny i w sumie każdym skinem mógłbyś być ty. To jest prawda, ale zobaczcie, jak dużo osób zaraz będzie schodzić właśnie z tilterów. Mamy minutę 45, żeby ta strefa przeszła do samego końca. Ej, nie wiem czemu, ale jakoś ten skin tak przykuwa moją uwagę, bo jest taki właśnie złoty, jest właśnie ten kill-off różdżka. Rafał lubi właśnie ten kill-off, to jest jego chyba ulubiony kill-off, przynajmniej ja zawsze tak mówię, więc wydaje mi się, że na razie bym oddała głos na tego skina. Ja teraz zobaczyłem coś mega fajnego. To, żeby skakać i tak i wtedy cię nie widać? No może, może. Jestem ciekaw, ile ludzi zejdzie faktycznie. Zobaczcie, jak dużo osób ma te miecze po prostu. Ty, to jesteś ty, co ten nalotni tak tutaj skacze i lotnie odpala sobie? Tutaj wszyscy odpalają lotnie, ale ja też. Czyli to może jest Rafał? Czyli ja może tutaj dobrze powiedziałam? Ej, dobra, teraz strefa się zamknęła i wszyscy przyszli tutaj i się nie da nawet... myśleć normalnie, bo... Ej, ale tak szczerze myślałem, że będzie więcej osób tutaj w tej końcówce, a widzę, że dużo osób zostało chyba zlikwidowanych, chociaż nie, no jest tutaj masa ludzi jeszcze. Ej, tak się wszystko mieni, że normalnie ja się czuję, jakby to był jakiś, nie wiem, świąteczny odcinek, bo ja miałam świątecznego skina na początku, nie wiem, czy ktoś zauważył. Ej, strefa wyszła na górkę, czyli nie ma żadnych budynków, czyli nikt teraz nie będzie kampił, wszyscy będą... tutaj. I mało osób chyba już zostało. No, tu jest 30 osób, tak mi się wydaje. No może 20. Także dużo osób zostało już wyeliminowanych, a strefa będzie coraz to mniejsza. I teraz za 3 minuty ta strefa ruszy, więc trzeba tu jak najdłużej wytrzymać po prostu. No i zrobić wszystko, żeby się udało przetrwać. Ej, każdy skacze tak. Ej, każdy ma taką samą technikę. Zróbmy tak, że ja po prostu będę teraz cały czas obserwować tą jedną osobę, na którą
postawiłam, no bo nie wiemy ile osób jest w grze, więc nie mamy tej top dziesiątki, gdzie mamy tą granicę, że muszę już postawić daną osobę. Także na razie obserwuję tą osobę, jak padnie i będzie więcej osób, to jeszcze będę mogła sobie zmienić. Ogółem strefa przechodzi gdzieś bardzo daleko teraz. Ja bym policzył ludzi, ile jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Czyli to nie Rafał. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ponad 20 osób tu jeszcze zostało. Czyli to nie Rafał w takim razie, bo nie stał i nie liczył skinów, ale wydaje mi się, że ten skin tutaj liczył. Więc to jest może Rafał. Dobra, zmieniam na tego skina, bo tutaj, Rafał, jak się ty zdradziłeś, to po prostu jesteś przegościu. Nie, no nie mogę, ja ci nic nie mogę powiedzieć, Ewela, nic ci nie mogę powiedzieć. Na tą chwilę jest jeszcze dużo ludzi i każdy ma ten miecz, to jest po prostu przepotężne. Ej, Rafał, czy ty właśnie teraz oberwałeś i masz malutko życie i się chowasz za choinką? Tak, to jestem ja. Jednak odkryłaś, kim jestem. I dobra, kiedy ta strefa idzie, bo już nie mogę doczekać, jak ona będzie taka malutka i wszyscy będą w tej malutkiej strefie. Na lampie sobie tam, na latarni sobie stanęli skubani. Ej, niektórzy w ogóle się teamują, nie? W sensie razem sobie koło siebie stoją i się nie biją. I to jest w sumie niezbyt dobre, bo zaraz się mogą zdradzić, w sensie jeden drugiego będzie bił. Myślałam, że powiesz, że to jest dobre i że będziesz się chciał z kimś teamować. Ale kogoś dziabnął tutaj za 200. Szkoda, że ja padłam tak na początku. Ja staram się teraz trochę pobić z nimi. Zginę to zginę, widzowie, nic się nie stanie. Nie giń! O! To jest Rafał. Bo on robi to, co Rafał mówi. Też mi się to, Ewela, jak ty to zrobiłaś, że ty się domyślałaś, którym skinem jestem? Ja nie wiem. Dobra, ile osób zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Strefa zaczyna przechodzić, naprawdę dzieje się tutaj mocno, mocno się tutaj dzieje. Dobrze by było zająć jakąś fajną pozycję, tak szczerze. A kiedy strefa będzie taka malusia, malusia? No ona już będzie teraz malutka. Zobacz, jak ona się mocno zmniejsza, a zmniejszy się do bardzo małego kółka. Dobra, zmniejsza się, widzę to i teraz przechodzi praktycznie na drugą stronę. Po drugiej stronie tiltedów teraz będzie. No to teraz tutaj przez to przejście może dużo osób paść. Ale tutaj chłop, dobry, dobry chłopek to był, tak szczerze. Czyli co, to nie ty? Ten co obserwuje? Ale ja nie wiem, kogo ty obserwujesz, Ewela, nie mam żadnego pojęcia. Ale tu żaden chłopek nic nie zrobił, wiesz, dlatego tak mówię. No to nie wiem, nie wiem, nie wiem. I ty mógłbyś być tutaj każdym skinem, każdy skin tu wygląda praktycznie tak samo. Bardzo na bogato, że tak powiem, w sensie tak dużo dzieje się w tym skinie. A ten gościu jest dobry tutaj, widzę, że on tu dobrze ciacha. O, zaciachał kogoś. Już coraz ciszej na tej mapie. Tak, ale ludzi jest dużo nadal. Co to było? I tu jak ta animacja z tym mieczem jest, oni nieraz pod podłogę wchodzą, pod strukturę. To prawda, ja to widziałem wcześniej tak samo. Szkoda, że nie rozwala się budynku. Ktoś wszedł tutaj ze środka i oni nie będą mogli stąd wyjść. Gdzie weszli? Do Tilted Towers, do wieżowca do góry, wiesz, do zegara. Ej, ja muszę zmienić moją osobę, bo moja osoba padła. Czy ja mogę jeszcze oddać głos na inną postać? Tak, możesz, możesz, możesz. Ale peszek ktoś ma faktycznie. Ale tam on wszedł, ten banan, ten mój wszedł do środka i go wywalił i on z powrotem wszedł. Ej, ale tu się dzieją rzeczy. No, niesamowite. Mi się wydaje, że Rafał albo to jest ten czarny, albo Rafał to jest... Chociaż ten też mógłby być Rafał. Albo ten złoty. Chociaż taki zwykły rycerz? Jego jeszcze nie widziałam. Ej, ale ludzie trolują normalnie. Dobra, nie wiem czemu, ale podoba mi się ten skin. To już jest ostatnie moje zdanie. Obstawiam tego skina. Ej, ale tu są dymy. A zaraz za minutę 30 przechodzi strefa. Ona się już będzie zmniejszać do ostatniego kółka. Tak, to już będzie, widzowie, to już jest powoli koniec. Tutaj jest mega dużo ludzi jeszcze. Zobaczcie, każdy cały czas skacze, bo przez to, że oj, że przez to... Wiecie, no wiecie przez co. Ej, ja bym wprowadziła zakaz skakania. No w sumie to by było dobre, ale no takie właściwości tutaj zostaje dzisiaj nadane w tym odcinku. A możesz mi powiedzieć teraz, jakie miałeś właściwości? No nie, jeszcze ci nie mogę powiedzieć, bo jeszcze gram. Ty jesteś niewidzialny pewnie. No jak, nie da się tak. Dobra, ja obstawiam tego skina, bo mi się ten skin dobrze kojarzy. To jest w ogóle z jakichś początkowych sezonów chyba ten skin. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczmy, jak obstawiłam dobrze, to po prostu... Zapadł się całkowicie pod ziemię, gościu! Co za typ? Rafał, co robisz? Ja? Gram Fortnite. 10 sekund i koniec. Zobaczymy, kto będzie
zwycięzcą tego odcinka. Zostało już mało ludzi, tak szczerze, ale mimo wszystko trzeba uważać. Dobra, idzie chyba strefa, co? Chyba tak. Strefa i ona się szybko zmniejsza. Patrzcie, jak to się zmniejsza. Dobra, już coraz głośniej jest. Ja już te automatycznie, czekajcie, nie mogę się tak drzeć. Ja muszę słuchawkę ściągnąć, bo ja się drepę mnie na normalnie tutaj z... Tutaj miasto. Nie dość, że tutaj na górce się zamyka, a że na takim zboczu, to jak ktoś zeskoczy z tego zbocza tam do strefy, to po nim. A no tak, no może niektórzy nawet zostali tam na dole w sumie, nie? No, ej, dobra, dużo osób jeszcze jest, dużo jeszcze, tak z 10 minimum jest, jak nie więcej. Czyli w sumie mogłabym jeszcze zmieniać zdanie. Mi się wydaje jeszcze, że tym złotym może być Rafał, ale stawiam na tego, bo tylko Rafał mógł wybrać tutaj śnieżną parasolkę. Ej, ale tu się dzieje. Wszyscy skaczą, używają tego. Szkoda, że faktycznie nie stoimy tutaj, ale to też fajnie wygląda. W sumie cały czas ktoś ląduje i skacze. Ale, no, ale dymy. Ciekawa jestem właśnie, jak to będzie na samym końcu wyglądało, bo teraz widzę, że kto ma miecz, a nie skacze, to wyrobi tych ludzi. O, mój gościu padł. Ty jesteś ninją pewnie. Ninja! Nie, ty jesteś pewnie tym złotym, co mówiłam od samego początku, że to jest Rafał. Czy tym białym. XD! Wow, ej, teraz to wygląda XD. Wow, ten biały tu porobił. Dawaj ich, Rafa, wygrasz to. Daję ich, daję. Jeszcze ktoś? To ty jesteś tym białym? Widzowie, mamy to. No trochę tu oszukiwałem, tak żeby ten odcinek wygrywa Aspak Siu. I to by było na tyle, widzowie. Zostawiajcie łapy, wpadajcie na te filmy, piszcie, jaką broń mamy kolejną i czytajcie opis. Trzymajcie się, na razie, piona.